Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Oto nowy samochód dodany do gry, właściwie nowy stary, rok temu dostaliśmy na niego kod i mogliśmy się nim cieszyć. Jest to wersja dragowa Nissana GT-R V-Spec, nazywa się Snowzilla, wersja drag. Mamy tutaj skille dragowe, części Gromlena oraz specjalny skill na zwiększenie prędkości maksymalnej, właściwie przyspieszenia na dragu. Bardzo przydatny skill, ale niestety GTR nie jest aż tak dobry na dragach jak inne samochody, które nawet nie posiadają tego skilla, a które mają mocny nitro. Samochody za IG cenowe w tym tygodniu to jest właśnie Nissan GT-R Spec VR35 z bardzo dobrym startem, słabym nitrem, fajnym prowadzeniem, dobrą prędkością maksymalną i ogólnym prowadzeniem, nawet całkiem niezłym. Następnym samochodem dodanym za IGC w tym tygodniu jest Ford Mustang Boss z 69 roku. Ma mocne nitro, średnie przyspieszenie bym powiedział i bardzo fajnie się spisuje w klasie B, dlatego polecam go sobie zrobić do klasy B. Naprawdę za cenę 1 000 000 gotówki się opłaca. Moim zdaniem dobry zakup, jeśli ktoś chce spróbować grać z Toyotą MR2. Wyskillowany dobrze, może sobie z nią poradzić. Następnym wozem jest BMW M3 Sport Evolution. I już go sobie tutaj wjeżdżamy na celownik. Pyk. 850 tysięcy gotówki. Również bardzo dobry samochód. Może konkurować zarówno z bossem, którego wam przed chwilą pokazywałem, z tym, że ten model ma dużo mocniejszy skręt i naprawdę mocny nitro. Przyspieszenie jest może nawet troszeczkę lepsze od tego bossa, paradoksalnie, ale ono jest i tak takie średniawe. W zasadzie ciężko stwierdzić, czy ma przyspieszenie lepsze od bossa. Musiałbym to dokładnie zbadać. Ale wydaje mi się, że ono nie jest jakoś odczuwalnie lepsze, nie jest też takie gorsze, ciężko stwierdzić. Chociaż jeśli chodzi o porównanie na przykład z Mazdą RX-8, no to te przyspieszenie w tym samochodzie wychodzi słabo, natomiast prowadzenie rekompensuje tutaj te przyspieszenie i na zakrętach możemy naprawdę koksić. No i nitro, przede wszystkim mamy tu wykokszone nitro, także na starcie zostawimy wszystkich z tyłu, pod warunkiem, że również mają słabe nitro. I nowość, kolejna, właściwie pierwsza nowość w rotacjach IGC od chyba dłuższego czasu. Mamy Nissana 2000 GT-R i o tym samochodzie będę mógł się wypowiedzieć więcej w przeglądzie, który mam nadzieję uda mi się zrobić, bo jak wiecie albo nie wiecie, mam ostatnio bardzo duże problemy z poprawnym działaniem właśnie Worda. No ale mam nadzieję, że uda mi się coś przejechać i pokazać wam mniej więcej, jak ten samochód śmiga. Ja go sobie w tym momencie zakupię i zobaczymy, co on potrafi. Ale to jak jeździ, to pokażę wam w przeglądzie. Także tyle jeśli chodzi o rotację. Kolejna sprawa to jest samochód za IGC, który nie został dodany za IGC, ale który miał zostać dodany za IGC. To jest BMW 135i Coupé. Widocznie są spore problemy z dodaniem tego samochodu właśnie za kasę z gry. Z tego co mi informowaliście, był ten kiedyś samochód dostępny na stałe do kupienia, ale tylko w pakiecie z boostami, jeśli dobrze pamiętam. No a teraz miał być za IGC i niestety nie jest jeszcze za IGC w momencie, kiedy kręcę ten filmik, ale mam nadzieję, że studio Easy Studios, Easy Games czy jakim tam, szybko to naprawią. Ja jestem ciekawy tego Nissana, z tego co słyszałem bardzo fajnie przyspiesza i skręca. No dobrze, to na tyle jeśli chodzi o rotacje i nowe samochody, a ja się z wami żegnam i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World i nie tylko. Cześć!